Cześć. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, postaram się przez ten film przejść bardzo szybko i bez bólu, żeby was nie trzymać za długo przy telefonach tudzież komputerach. Ponieważ dzisiaj tak naprawdę wszystkie perfumy, o których będę mówiła, to są perfumy już jakoś wam znane z mojego kanału, więc też uważam, że nie ma co przegadywać, nie ma co o nich opowiadać godzinami. Zatem mam nadzieję, że to będzie króciutki filmik, który sprawi Wam dużo przyjemności. A tematem dzisiejszego filmu są ulubieńcy minionego sezonu, czyli najczęściej noszone przeze mnie perfumy, tutaj w tym przypadku w okresie zimy, no bo kończymy sezon zimowy i pomału wkraczamy w wiosnę. A zatem, jeśli chcielibyście posłuchać, jakie perfumy zdobyły moje serce tegorocznej zimy, bardzo serdecznie zapraszam Was do dalszego oglądania i pierwszymi perfumami, które wyjątkowo dobrze nosiło mi się tego sezonu zimowego, była Womanity w edycji The Taste of Fragrance. Słuchajcie, ja tak naprawdę po raz pierwszy zdradziłam klasyka z tej linii, czyli Womanity w edycji Wody Perfumowanej, właśnie na rzecz tego flankera i zdecydowanie w tym roku postawiłam na tego flankera. Nosiło mi się go, opowiem Wam szczerze, cudownie, dlatego, że jest to edycja dużo słodsza, aniżeli edycja podstawowa. Perfumy, powiem szczerze, nie różnie. Się jakoś zasadniczo od klasyka z tej linii, bo także mamy tutaj figę, także mamy tutaj kawior, także mamy tutaj pewnego rodzaju nuty morskie, nuty solne, delikatną drzewność, ale tutaj mamy dodatek sosu czatni, który spowodował, że zapach ten jest bardziej przytulny, bardziej przyjemny, bardziej otulający i słodki. Mamy też dość sporo, powiedziałabym, kaszmeranu, który też powoduje, że ta formuła jest jednak bardziej otulająca, aniżeli klasyczna womanity. Więc zdecydowanie moim typem numer jeden tegorocznej zimy było Womanity The Taste of Fragrance. Jeśli chodzi o drugie perfumy, po które bardzo często sięgałam tegorocznej zimy, to również jest typowy otulacz i słodziak. Są to tym razem perfumy od marki Tom Ford. Jest to Noir Pour Femme. Bardzo Wam pewnie dobrze znana kompozycja z mojego kanału, ponieważ wiecie, że ja te perfumy wielbię. One są w moim top of the top for a life, czyli po prostu w najbardziej kochanych perfumach życia. Zdecydowanie jest to waniliowiec z taką gurmundową duszą, czyli z odrobiną kulfi, ale też z takimi intrygującymi nutami drzewnymi, lekko udowymi, ale też z pewnego rodzaju delikatnymi kwiatami w swoim sercu, między innymi na czele z jaśminem. Perfumy zdecydowanie bardzo zmysłowe, bardzo kobiece, ciepłe, słodkie, ale jednak intrygujące, nieprzesłodzone. Takie powiedziałabym lekko tajemnicze. Zdecydowanie, jeśli chodzi o Noir Pour Femme, wybierałam je tego roku na wyjścia wieczorne i na imprezy na mieście. I kolejnym słodziakiem, który był w bardzo częstej rotacji, jeśli chodzi o moją zimę i moje wybory perfumowe na okres zimy. To są perfumy, o których Wam już dość sporo opowiadałam, bo dobrze wiecie, że one mnie mocno chwyciły za serce i stały się jednym z ulubieńców tak naprawdę końcówki ubiegłego roku. I nie inaczej było, powiem Wam szczerze, u początków tego roku. Chodzi o perfumy od marki Victor Rolf i jest to Flowerbomb Bomb Nectar. Słodziak ponad słodziaki. Nie będę ukrywała, są to perfumy ultra słodkie, które wręcz można powiedzieć, czasami pachną po prostu jak mieszanka cukru z wanilią. Ale też perfumy w pewien sposób intrygujący, które mają delikatną notę osmantusa, delikatną notę jaśminu, a przede wszystkim przepiękną żywiczność Benzoesu. Perfumy o doskonałej projekcji, o doskonałej trwałości, jest to jeden z moich żelaznych killerów i perfumy z największą projekcją w mojej kolekcji. Zdecydowanie fankom słodziaków bez dwóch zdań i w ciemno je polecam, bo myślę, że jeśli lubicie zapachy słodkie, również te perfumy przypadną Wam do gustu. I skoro mowa o słodziakach, to pójdę za ciosem i kolejny zapach, który Wam pokażę, również tak naprawdę można zaliczyć do takiej kategorii, chociaż tutaj już mamy troszeczkę takiego niuansu niepokojącego, takiego powiedziałabym niuansu tajemnicy i delikatnej erotyki. I są to perfumy od marki Dior i jest to Hypnotic Poison w edycji wody toaletowej. Słuchajcie, niewątpliwie perfumy bardzo mocno waniliowe, taką nutą takiej budyniowej, puszystej wanilii, ale z przeciwwagą nuty gorzkich migdałów. Perfumy też z bardzo silną frakcją owocową i kwiatową, bo mamy tutaj m.in. nuty śliwki, nuty kokosa, ale także jaśmin, tuberozę, delikatną różę. Oraz powiedziałabym dość silnie na pewnych etapach wyłaniające się z kompozycji takie kadzidło z India Shopu. Perfumy zdecydowanie takie wieczorowe, bardzo mocno kobiece, bardzo mocno wodzące za nos i intrygujące. Zdecydowanie w tych starszych rocznikach nie wymagające jakiejś solidnej aplikacji, bo przynajmniej w mojej formule dość trwałe, dość projektujące. Choć niestety skąd inąd mi wiadomo, że marka Dior w obecnych wydawnictwach, w obecnych rocznikach tych perfum bardzo mocno osłabiła ich formułę. Kolejnymi perfumami, które były u mnie również w dość częstej rotacji zimowej. Tym razem są perfumy od marki M. Mikalef i jest to Ilang in Gold. I słuchajcie, tutaj też mamy typowego waniliowca z bardzo taką ciepłą, niespożywczą, też taką puchatą wanilią. Ale tutaj mamy waniliowca w takim lekko egzotycznym wydaniu, ponieważ towarzyszą mu delikatne nuty kokosa oraz takiego maślanego ilanki Ilang. Ilang. Perfumy zdecydowanie z tych bardzo optymistycznych, poprawiających nastrój, przywołujących już tak naprawdę klimaty i pejzaże wakacji, kiedy jest ciepło, kiedy jest słonecznie, ponieważ ten zapach, w moim mniemaniu, jest niewątpliwie taki słoneczny i bardzo optymistyczny. Parametry na sam koniec powiem nie zatrważające, na pewno nie jest to wytrzymałość całodzienna, aczkolwiek spokojnie mogę powiedzieć, że Ilanking Gold na mojej skórze utrzymuje się dobre 5-6 godzin i projekcję przez pierwszą godzinę ma również solidną i kolejnymi perfumami, które nosiłam bardzo często tej zimy i powiem Wam szczerze, że dopiero teraz siedząc przed kamerą zauważyłam, że wzięłam zły flakon. A mianowicie wzięłam flakon Aliena Sun Essence Or de Ambre, a tak naprawdę miałam wziąć Alien Goddess Intense. Więc przyjmijmy, że pokazuję ten flakon, ale przyjmijmy, że jest to Alien Goddess Intense, bo już mi się nie chce odłączać całego sprzętu, mikrofonu i iść po właściwą butelkę. Słuchajcie, Alien Goddess Intense nie jest zapachem ambitnym. Umówmy się, to jest zapach tak naprawdę mający spełnić oczekiwania rynkowe, zwłaszcza tej młodszej klienteli. Nie jest to zapach ambitny, ale na pewno jest to zapach, który się wyjątkowo przyjemnie nosi. Jest to podobnie jak i Lankin Gold od marki M. Mikalew, zapach z bardzo silną nutą kokosa i również zapach bardzo słodziutki i bardzo ciepły. Poza nutą wanilii zawiera też nuty żywicy bursztynowej, delikatną nutę kaszmeranu, który właśnie powoduje, że ta kompozycja jest jest taka okrągła, bardzo taka wygładzona, delikatnie kremowa, ale też w swoim otwarciu zawiera nutę jaśminu, która jest charakterystyczna dla całej linii Alien. Słuchajcie, co by nie mówić o Alien Goddess Intense, bo wiem, że wiele osób tego zapachu nie lubi i nie ceni, to ja uważam, że jako poprawiacz nastroju, którego można mieć w swojej kolekcji na takie sytuacje awaryjne, kiedy po prostu jest nam źle, chcemy się czymś otulić, czymś pocieszyć, uśmiechnąć się tak naprawdę na skutek skojarzenia z jakąś wonią, tudzież z jakimiś na przykład plenerami wakacyjnymi, to uważam, że Alien Goddess Intense jest bardzo dobrym wyborem. Na koniec o parametrach tego Aliena. Jeśli chodzi o mnie, to trwałość tego zapachu na mojej skórze jest bardzo dobra, niemal całodzienna. Ale muszę Wam powiedzieć jako ciekawostkę, że jest to jeden z tych nielicznych alienów, który kompletnie na mnie nie projektuje, więc, ilekroć ja tak naprawdę noszę te perfumy, to nikt nie jest świadomy, że mam na sobie perfumy marki Mugle, która słynęła kiedyś z doskonałych parametrów, a już na pewno nikt osobniczo nie rozpoznaje, że jest to alien Goddess Intense. Kolejnymi perfumami, które towarzyszyły mi tej zimy, są perfumy, które nosiłam zimą, ale powiem szczerze, nie tak przesadnie, ponieważ czekam z tym zapachem do wiosny i do lata, bo mam wrażenie, że kiedy będzie troszeczkę cieplej w otoczeniu, ten zapach pokaże jeszcze, tak naprawdę, piękniejsze oblicze niż dotychczas. I o jakie perfumy chodzi? Chodzi o perfumy od marki Chloe i jest to Nomad w edycji Naturel. Słuchajcie, ze wszystkich edycji Nomad od marki Chloe zdecydowanie edycja najbardziej słodka, z dużą zawartością żywicy bursztynowej, która ją bardzo mocno dosładza, z kropelką wanilii, ale też z bardzo słodziutką nutą daktyli. Mamy tutaj oczywiście inne składowe kompozycje, m.in. mirabelkę, delikatną frezję, mamy też jaśmin, ale mam wrażenie, że te składniki takie ciepłe i otulające w okresie zimowym najbardziej dominują w tym zapachu. Dlatego właśnie bardzo z nim czekam na wiosnę i na lato, ponieważ mam wrażenie, że on wiosną i latem będzie się rozwijał w tą swoją stronę bardziej świeżą, bardziej mirabelkową, bardziej jaśminową, frezjową, aniżeli w tą taką swoją stronę ciepło animalną, którą pokazuję teraz w okresie zimowym. Czy zapach lubię, czy zapach dobrze oceniam jak najbardziej? Uważam, że jest to jedna z bardziej ambitnych kompozycji współczesnego mainstreamu, zapach o na mojej skórze przynajmniej bardzo dobrych parametrach, praktycznie całodziennej trwałości i projekcji doskonałej przez pierwsze trzy godziny. I kolejnymi perfumami, które zdobyły moje serce tegorocznej zimy, to tym razem perfumy od marki Valentino. Jest to Voce Viva Intensa. Zapach bardzo elegancki, idealny tak naprawdę do pracy na okresy zimowe, bo jest w nim tyle samo elegancji, takiej białokwiatowej elegancji, co właśnie takiego ciepła i otulenia za sprawą dość sporej ilości wanilii, którą mamy tutaj w sercu i bazie zapachu. Perfumy niewątpliwie dla kobiet, które lubią się czuć komfortowo, elegancko, które mają. Jakieś wysokie stanowiska, tudzież pracę biurową, albo chociażby kontakt z klientem. Myślę, że to jest zapach na tyle szlachetny, na tyle klasyczny, jednak mimo swojej całej słodyczy, że po prostu jest wprost dedykowany na takie sytuacje służbowo-zawodowe. Powiem Wam notabene, że jak ja go nosiłam do pracy, był bardzo mocno komplementowany. Dużo osób mówiło mi, że przepięknie projektuje, zostawiając taką cudowną smugę za mną, ale właśnie, że nie męczy, że jest taki właśnie bardzo klasyczny, mimo całego swojego ciepła, delikatnej drzewności w bazie. Zdecydowanie, jeśli nie mieliście jeszcze okazji przetestować w oczy Viva Intensa, bardzo Was do tego serdecznie zachęcam. Kolejnym moim ulubieńcem tegorocznej zimy były tym razem perfumy od polskiej marki, od marki Clivini Chiliści i było to O Parfum nr 2. Słuchajcie, nie mogło być inaczej, ponieważ zapach jest przepięknie goździkowy, ja uwielbiam zwłaszcza okresami zimowymi nutę goździków, oczywiście przyprawy w perfumach, a tutaj zdecydowanie jest to dominanta na mojej skórze i oczywiście są tu inne składowe kompozycje, np. nuty skórzane, nuty tytoniowe, delikatna słodycz w bazie. Ale też nuty suszonych owoców czy też topoli. To jednak mimo wszystko te akcenty takie lekko słodkie, lekko skórzane i właśnie dość mocno goździkowe zdecydowanie dominują na mojej skórze, co mnie akurat bardzo cieszy, bo kompozycja układa się dokładnie tak, jakbym chciała. Na koniec powiem Wam o parametrach, że tutaj też absolutnie nie powiem złego słowa o tych perfumach. Trwałość na mnie jest praktycznie całodzienna, a projekcja przez pierwszą godzinę do dwóch naprawdę znakomita. Kolejnymi perfumami, które bardzo często nosiłam tegorocznej zimy, to są perfumy, które notabene dzisiaj mi towarzyszą, to jest mój dzisiejszy zapach i kręcąc dla Was ten film właśnie delektuję się jego wonią, bo go bardzo wyraziście od siebie wyczuwam i są to perfumy tym razem od marki Kores i jest to Kaszmir Kunkwat. Słuchajcie, jest to zapach niewątpliwie zainspirowany alienem od marki Thierry Mugle, aczkolwiek jest to zbitek dwóch flankerów, a nie alien w swojej podstawowej postaci wody perfumowanej. Ja tu czuję troszeczkę subtelności, troszeczkę cytrusowości, solarności z edycji O Sublime. Ale czuję też dość dużo słodyczy z edycji Essence Absolu. Więc to jest taki zbitek dwóch dobrze znanych mi Alienów, które mam zresztą w swojej kolekcji. Zapach ten jest niewątpliwie otulający, słodziutki, taki bardzo puszysty, za sprawą dużej ilości kaszmeranu, ale z drugiej strony jest też delikatnie klasyczny, za sprawą bardzo silnej nuty jaśminu, oraz właśnie taki bardzo leciutki, musujący, delikatnie cytrusowy w swoim otwarciu. Perfumy na mojej skórze o naprawdę przyzwoitych parametrach, bardzo dobrze noszące się, bardzo eleganckie, klasyczne. Raczej nie zauważyłam, żeby komukolwiek przeszkadzały. Jeśli chodzi o trwałość na mojej skórze, to ona wynosi w okolicach 7 do 8 godzin. Jeśli chodzi o projekcję, to tylko właściwie przez pierwszą godzinę jest wyczuwalna dla otoczenia. I kolejnymi perfumami, do których tak naprawdę wróciłam po latach tegorocznej zimy, to są perfumy tym razem od marki Cacharel i jest to Anais Anais w edycji Premier Delice. Słuchajcie, wróciłam do tych perfum, dlatego że miałam ochotę na coś radosnego, dziewczęcego, musującego, optymistycznego, a te perfumy, jak wynikało z mojej pamięci zapachowej, właśnie zapewniały mi takie wrażenia. Jest to przepiękny słodziutki zapach kompotu z truskawek, ale też okraszony nutą gruszki, nutą piwoni, z przepięknym, takim bardzo ładnym, piżmowym, puszystym, pluszowym, kremowym wykończeniem. Perfumy zdecydowanie z tych bardzo radosnych, dziewczęcych, optymistycznych. Raczej bym powiedziała, że nie są to perfumy dla kobiet w słuszniejszym wieku, aczkolwiek, słuchajcie, jak kochacie takie zapachy, to w ogóle się nie przejmujcie moją opinią. Perfumy, choć w edycji wody toaletowej, to jednak o całkiem dobrych parametrach. Bo trwałość tych perfum na mojej skórze to okolice 7 godzin i projekcja przez pierwszą godzinę całkiem przyzwoita. I kolejnymi perfumami, które z przyjemnością nosiłam tej zimy, to również powiem szczerze, nieodległy zakup tak naprawdę do mojej kolekcji. Perfumy, które jak Wam powiedziałam w moim holu perfumowym, były przeze mnie tak naprawdę poszukiwane i tropione od bardzo wielu lat w dobrej cenie. I w końcu mi się je udało kupić w przyzwoitej cenie, która nie puściła mnie z torbami. I są to perfumy od marki Bulgari, Jest to Jasmine Noir w edycji Elixir. Słuchajcie, perfumy ultra kobiet, bardzo intrygujące, niebanalne. Takie perfumy, których już dzisiaj tak naprawdę na rynku mainstreamowym bardzo trudno jest spotkać. Perfumy z jednej strony migdałowe, słodziutkie, bardzo mocno drzewne, bardzo silnie piżmowe, ale też z drugiej strony delikatnie takie solne, niepokojące, kojarzące się troszeczkę z głębią oceanu. Zapach nieprzenikniony, bardzo ciekawy, delikatnie kwiatowy, musznięty właśnie takim nocnym jaśminem z całymi przyległościami, czyli z liśćmi i złodgami, bo również jest to zapach delikatnie zielony. Zdecydowanie taki zapach powiedziałabym randkowy, intrygujący, wodzący za nosy. Ja powiem szczerze, jestem zachwycona tym zakupem, po prostu uwielbiam te perfumy i uważam, że mimo, że kupiłam je z zepsutą pompką, co zmusiło, je do, co zmusiło mnie do przelania ich w bardzo brzydki flakon zastępczy, no nie będę przed Wami ukrywać, że przelałam te perfumy w bardzo brzydką szklaną butelkę z plastikowym atomizerem, to mimo wszystko, słuchajcie, zakup cieszy, perfumy są piękne, choć na koniec nie mogę powiedzieć dobrych słów o parametrach, bo parametry są ledwo, ale to ledwo przyzwoite. I teraz od tej ultra kobiecej, bardzo fajnej, wieczorowej, intrygującej woni przejdę do kolejnego słodziaczka. I są to perfumy La Viebel w edycji LAPSOLU. Jeśli jesteście moimi stałymi widzami, wiecie, że ja każdej się skrapiam tymi perfumami. One naprawdę mnie otulają, ocieplają moją aurę, jeśli chodzi o każdy, tak naprawdę okres zimowy. Jest to mój ulubiony flanker z linii La Viebel, zdecydowanie mój numer jeden, jeśli chodzi o te linie od marki LAN.com. Mam tę butelkę bardzo, bardzo wiele lat. Parametry są iście kilorowate, bo mimo, że mam tego flankera chyba od roku 2017, bo to jest produkcja 2016, to tak naprawdę nie widać jakiegoś zasadniczego zużycia, bo obiecuję Wam, wystarczą dwa przyknięcia, żeby te perfumy praktycznie cały dzień na sobie czuć. Jeśli chodzi o samą naturę zapachu, to tak jak powiedziałam, jest to słodziaczek. Są to niewątpliwie perfumy bardzo silnie waniliowe, delikatnie pralinowe. Mają w otwarciu delikatną też nutę gruszki, ale takiej właśnie gruszki też esencjonalnej, likierowej, a nie świeżego owocu. Ale przede wszystkim jest to zapach w swoim głównym wydźwięku bardzo mocno irysowy. Bardzo mocno kremowy, bardzo mocno pudrowy, bardzo mocno otulający, ale też zarazem przez tego silnego irysa bardzo mocno elegancki. Dlatego słuchajcie, czy na okazje zawodowe, czy na okazje prywatne po pracy, myślę, że L'Aviebel L'Absolu sprawdzi się tak naprawdę i w takich i w takich okolicznościach zdecydowanie mój must have każdego okresu zimowego. I słuchajcie, ostatnie perfumy, które zdobyły moje serce tegorocznej zimy, to też powiem szczerze, nowość mojej kolekcji, więc noszę je tak naprawdę od całkiem niedługiego czasu. Ale odkąd je zaczęłam nosić, to po prostu mnie uzależniły i noszę je praktycznie z cyklicznością codziennie albo co drugi dzień. I są to tym razem perfumy od marki Armaf, jest to Club de Nuit w edycji Imperiale. Perfumy bardzo mocno zbliżone do perfum od marki Parfums de Marly Delina Exclusive, jeśli chodzi o swoje brzmienie i wydźwięk. Zapach bardzo ładnie różany, delikatnie kadzidlany, z takim świeżym powiewem liczy, ale też z bardzo cieplutką, bardzo słodziutką bazą, nad którą unosi się taki puderek, taka kremowość. Perfumy generalnie bardzo kobiece, na pewno dla fanek róż, ponieważ róża praktycznie dominuje tu od samego początku do samego końca. Więc naprawdę trzeba solidnie i szczerze lubić te róże, żeby z tymi perfumami być za pan brat. Jeśli chodzi o mnie, ja je uwielbiam, a na koniec mówiąc już tylko i wyłącznie o parametrach, prawdziwa zapachowa petarda, jeśli chodzi o parametry. I to tyle, jeśli chodzi o mój przegląd ulubionych perfum, które nosiłam tegorocznej zimy. Mam nadzieję, że oglądało się go Wam z przyjemnością i zostaliście ze mną do samego końca. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, że jesteście ze mną na tym kanale. Pozdrawiam Was ciepło i serdecznie. Trzymajcie się, nie dajcie się zimowym chorobskom i do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem. Papa! Pa.